Wierzę w to, że wygram te wybory. I proszę państwa, rzeczywiście tak było, jak mówiła przed chwilą szefowa mojego sztabu, pani prezes Beata Szydło, że w czasie tych moich spotkań, które odbyłem w tak wielu miastach, przecież ponad 240 miast, mniejszych miast bardzo często, gdzie ludziom dzisiaj bardzo trudno się żyje. Rozmawiałem także o tych bieżących problemach i wiele razy słyszałem o tym, że państwo polskie jest opresyjne, że niszczy obywateli, że niszczą obywateli instytucje publiczne, organy administracji, że ludzie czują się jak przedmioty, że czują, że się ich przesuwa z kąta w kąt, że zabiera się im różne rzeczy, że miesiącami nie otrzymują odpowiedzi, że wymiar sprawiedliwości fatalnie ich traktuje. Takich problemów dzisiaj w Polsce jest ogromnie dużo. Na temat tych problemów, takich zwykłych, ludzkich, miałem możliwość wielokrotnie wcześniej rozmawiać z panem posłem Januszem Wojciechowskim, moim kolegą, przyjacielem, dzisiaj z Parlamentu Europejskiego posłem, człowiekiem o niezwykłym doświadczeniu, wieloletnim sędzi, który orzekał przez wszystkie instancje sądowe, do Sądu Najwyższego włącznie, który był prezesem Najwyższej Izby Kontroli, który był wicemarszałkiem Sejmu. Posiada zatem nie tylko ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, nie tylko ogromną wiedzę prawniczą, ale także wielkie doświadczenie polityczne i wielkie doświadczenie w funkcjonowaniu instytucji państwowych, organów administracji publicznej, także ich bolączek i tego, co fatalnie w nich działa. Co najważniejsze, dzisiaj Janusz Wojciechowski jest znany powszechnie w całej Polsce jako ten, który właśnie tak bardzo mocno interweniuje w sprawach indywidualnych. Ludzi, którzy zostali skrzywdzeni przez państwo. Ludzi, którzy zostali skrzywdzeni także przez wymiar sprawiedliwości. Janusz jest znany chyba wszystkim Polakom ze swoich występów w sprawie dla reportera pani Elżbiety Jaworowicz. W Europarlamencie z uśmiechem koleżanki i koledzy patrzą, kiedy przyjeżdża do Strasburga i wysiadając ze swojego samochodu niesie wielkie siatki akt ludzkich spraw, którymi bez przerwy się zajmuje. I właściwie nie ma ani chwili na to, żeby gdzieś móc spokojnie posiedzieć, bo te tomy akt bez przerwy są z nim, bo tak wiele jest tych rzeczy trudnych, w których ludziom trzeba pomagać. Janusz jest w tym zakresie niebywale skuteczny. Wiele razy o tym rozmawialiśmy. Niektóre sprawy, które zna doskonale, którymi czasem zajmuje się od lat, podnoszą włosy na głowie. Tak traktowani są obywatele. Janusz interweniował także w kancelarii prezydenta w ludzkich sprawach. Niestety, jak sam mi mówił już jakiś czas temu, ta interwencja nie była skuteczna. Nie dało się w zasadzie żadnej argumentacji rzetelnie przedstawić tak, żeby została zrozumiana i żeby problem został uznany. I dlatego, ponieważ wiem, jak wielka jest dzisiaj potrzeba naprawy polskiego państwa, mówię, że jeżeli zostanę prezydentem Rzeczypospolitej, a głęboko wierzę w to, że tak się stanie, powołam Narodową Radę Rozwoju złożoną z ekspertów po to, żeby przygotowywać strategię zmian i naprawy Rzeczypospolitej w tych wszystkich dziedzinach, w których dzisiaj jest to potrzebne, w podatkach, w gospodarce, w służbie zdrowia, w edukacji. Ale to są takie problemy o charakterze szerokim, ogólnopaństwowym. Oczywiście wierzę w to głęboko, że w ten sposób ulegnie stopniowo poprawie także życie zwykłych ludzi, tych Polaków, o których mi chodzi. To życie codzienne, poziom przede wszystkim tego życia, że temu będzie służyło podwyższenie kwoty wolnej od podatku, żeby w kieszeni pieniędzy zostało, żeby w kieszeniach rodzin pozostało więcej pieniędzy na co dzień. Żeby tak samo było z emerytami, zwłaszcza tymi, którzy i rencistami, którzy mają dzisiaj najniższe świadczenia i naprawdę nie są w stanie związać z końca z końcem. To są po prostu zwyczajni, biedni ludzie. Ale oprócz tego są jeszcze sprawy indywidualne. Takie, które bolą na co dzień, a często bolą od lat i ludzie się czują wobec nich kompletnie bezsilni. I dlatego zdecydowałem, że zaraz po wygranych wyborach prezydenckich, kiedy obejmę Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, powołam w Kancelarii Prezydenta Prezydenckie Biuro Pomocy Prawnej i poprosiłem pana posła Janusza Wojciechowskiego, żeby patronował temu biuru, żeby to on sprawował nad tym biurem pieczę. Dlatego, że w moim przekonaniu Janusz jest gwarantem tego, że prezydent Rzeczypospolitej będzie interweniował w sprawach rzeczywiście ważnych z tego indywidualnego punktu widzenia.
że będą to sprawy, w których ta interwencja jest potrzebna i sprawiedliwa. I że będą te sprawy pod jego kierunkiem przygotowywane tak i te interwencje, żeby były skuteczne. Bo Janusz ma ogromne doświadczenie i na swoim koncie wiele sukcesów. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to jest wielka sprawa, że kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przywiązuje tak wielką wagę do wrażliwości na krzywdy ludzi. Wadą dzisiejszego systemu państwowego w Polsce, tego systemu, który tak krytycznie ocenili Polacy w wyborach prezydenckich, jedną z głównych jego wad jest arogancja władzy i brak wrażliwości, często bezduszność na krzywdy zwykłych ludzi. To, co przed chwilą słyszeliśmy o tym, że tak wiele ludzkich spraw, przykładów niesprawiedliwości, to są właśnie sprawy, które odbijają się od urzędów państwowych, od instytucji, jak groch od ściany. Ten obrazek pana prezydenta Komorowskiego, który opędza się od człowieka, który zwraca się do niego z jakąś sprawą, jak od natrętnej muchy, to jest niestety obraz bardzo wielu instytucji państwowych w Polsce. Zwłaszcza przykro to powiedzieć wymiaru sprawiedliwości. I tutaj naprawdę otwarte drzwi prezydenta, otwarte drzwi urzędu prezydenckiego, to jest wielka nadzieja na poprawę stanu polskiej sprawiedliwości. Oczywiście prezydent nie jest ani najwyższym sędzią, ani prokuratorem, ale prezydent ma w ręku bardzo istotne instrumenty. Ma prezydenckie prawo łaski. Może niektóre krzywdzące wyroki korygować w drodze tego prawa. Ma inicjatywę ustawodawczą. Bardzo wiele krzywd ludzkich wynika z tego, że prawo jest złe. To widać. Najlepiej widać na losach konkretnych ludzi. Ma wreszcie autorytet swojego urzędu, z którego może używać po to, żeby oczywiście nie ingerując ani w niezawisłość sędziowską, ani w niezależność prokuratury, ale może wskazywać na potrzebę bardziej dogłębnego zbadania niektórych spraw, zajęcia się sprawami, przerwania tej bezduszności, której doświadczają zwykli ludzie. Skargi na wymiar sprawiedliwości, ja mogę o tym powiedzieć z własnego doświadczenia, tysiące interwencji rzeczywiście podejmowałem w różnych ludzkich sprawach. Skargi te obecnie, w świetle odpowiedzi na nie, to dzielą się na dwie kategorie. Bezzasadne i oczywiście bezzasadne. Albo też obowiązuje taka krótka instrukcja. Punkt pierwszy, władza ma zawsze rację, a punkt drugi, jeśli władza nie ma racji, patrz punkt pierwszy. To już można to żartobliwie powiedzieć, ale za tym kryją się ludzkie losy, ludzkie tragedie, prawdziwe ludzkie dramaty. Proszę Państwa, ja jestem bardzo szczęśliwy, że dzisiaj przed wielką szansą, Polska stoi przed wielką szansą wybrania prezydenta Rzeczypospolitej, który jest człowiekiem wrażliwym na ludzką krzywdę. Andrzej Duda, z którym rzeczywiście mamy okazję wielokrotnie na te sprawy rozmawiać, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, kiedy razem jesteśmy w Parlamencie Europejskim i w zasadzie te sprawy, tym bardziej, że jest prawnikiem, doktorem prawa i znajdujemy bardzo dobrze wspólny język w tych trudnych sprawach. Czasami nawet radzę się Andrzeja, jak rozwiązać jakiś ludzki problem bardzo trudny. Ta sprawa rodziny Bajkowskich, dramatyczny przykład ingerencji państwa w rodzinę, w krzywdy, po prostu drastycznej krzywdy ludzi, którą on skutecznie rozwiązał, pokazując swoją głęboką wrażliwość. To jest niesłychanie istotne. Potrzebujemy na urzędzie prezydenta Rzeczypospolitej człowieka wrażliwego na ludzką krzywdę, człowieka, który tę wrażliwość przeniesie dalej do innych urzędów państwowych, wymusi niejako tą większą wrażliwość na tych, od których zależą losy poszczególnych ludzi. Wymiar sprawiedliwości, prokuratura, to są te instytucje, które mają ogromną władzę nad pojedynczym człowiekiem i które bardzo często tej władzy nadużywają albo nie chcą z niej korzystać wtedy, kiedy powinny. Także proszę Państwa, te otwarte drzwi ja deklaruję, bardzo dziękuję za taką propozycję Andrzejowi Dudzie, to jest dla mnie zaszczyt współpracować dzisiaj z kandydatem, a jutro, głęboko jestem o tym przekonany, z prezydentem Rzeczypospolitej. Do tych otwartych drzwi zapraszamy już, nie czekając na wybór, ale już od jutra będzie tu informacja, gdzie ludzie, którzy chcą przedstawić swoje krzywdy, będą mogli się zgłosić. Ja rzeczywiście przyjmuję na siebie koordynację tych spraw. I proszę Państwa, no jestem głęboko przekonany, że wybór Andrzeja Dudy to jest naprawdę wielka szansa na poprawę polskiej sprawiedliwości, na
przywrócenie sprawiedliwości dla wielu ludzi. Wszyscy, którzy widzą w swoim otoczeniu, którzy sami są wrażliwymi ludźmi, którzy widzą w swoim otoczeniu tę krzywdę, tę niesprawiedliwość, tę czasem przemoc państwa wobec ludzi, nie powinni mieć żadnej wątpliwości. Andrzej Duda jest tutaj najlepszym i jedynym wyborem. Bronisław Komorowski wielokrotnie pokazał całkowity brak wrażliwości na krzywdę, na niesprawiedliwość. To są sprawy zupełnie dla niego obojętne. Andrzej Duda jest wrażliwym politykiem, wrażliwym człowiekiem i proszę państwa, jestem głęboko przekonany, że z prezydentem Andrzejem Dudą będzie w Polsce łatwiej o sprawiedliwość. Andrzeju, zwycięstwa w wyborach i działań dla polskiej sprawiedliwości dla zwykłych ludzi. Z całego serca tego życzę. Dziękuję. Szanowni państwo, ja jeszcze raz dziękuję Januszowi, panu posłowi, marszałkowi Januszowi Wojciechowskiemu za tą zgodę na prowadzenie tych spraw z ramienia mojego dzisiaj jeszcze jako kandydata, dlatego że tak jak państwo widzieliście, to Biuro Pomocy Prawnej ruszy od jutra. My nie będziemy czekali do rozstrzygnięcia, które zapadnie 24 maja. My ruszymy z tym biurem od jutra na ulicy Pięknej 24. Każdy będzie mógł przyjść. Każdy, kto ma dzisiaj trudną sprawę, kto czuje się dzisiaj bezsilny wobec instytucji państwa, kto czuje się zgnieciony, jeżeli chodzi o zwykłe sprawy życia codziennego, ale także myślę tutaj o tych drobnych przedsiębiorcach, którzy zmagają się z tak wieloma problemami, którzy dzisiaj mają poczucie, że polskie państwo ich niszczy, że jest wobec nich opresyjne. Biuro będzie otwarte, w biurze będzie pan poseł Janusz Wojciechowski, będą inni nasi współpracownicy. Ta pomoc, proszę państwa, będzie świadczona już od jutra, dlatego że ona nie może czekać. A w pełni, mam nadzieję, wierzę w to głęboko, rozwinie się w tym momencie, kiedy ja będę mógł już w sensie formalnym to czynić. Wierzę w to po objęciu urzędu prezydenta Rzeczypospolitej po zwycięskich wyborach. Ono zostanie uruchomione w kancelarii prezydenta i będzie to rzeczywiście takie biuro, do którego będzie można przysłać swoją sprawę i za pomocą internetu, poprzez sieć, ale będzie można także przyjść osobiście i osobiście tą sprawę przedstawić i każdy, kto ze swoją sprawą przyjdzie, zostanie przyjęty. A dla mnie gwarancją tego, że te sprawy będą prowadzone w sposób rzetelny i z maksymalnym zaangażowaniem jest właśnie obecny tutaj przy mnie Janusz Wojciechowski. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy państwu bardzo. Zapraszamy dziś na konferencję prasową do Piastowa, do fabryki. Tam będzie możliwość zadawania panu ministrowi pytań. Także zapraszamy na godzinę 14 do fabryki w Piastowie. A od jutra, od godziny 8 zapraszamy wszystkich Polaków na ulicę Piękną 24 do dobrze znanego państwu już z naszych poprzednich inicjatyw miejsca. Wszyscy, którzy mają problemy, sprawy do załatwienia, zapraszamy.